Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 z naszego challenge'u Legacy. Co wy tutaj robicie, ludzie? Proszę się zająć psem. Jest w ogóle 5 rano w sobotę i oni wszyscy powstawali. Miło szczotkuj. Pochwal. Lenka, co ty robisz? Coś jesz na stojąco? Okej. Okay. Pokaż mi tą swoją pracę, moja droga. 14:21, idziesz dzisiaj za 9 godzin. No i ty jak zwykle musisz męczyć to pianino. Nasze dzieci śpią sobie. Więc okej. Okay. Niech ona już doje to, co je. Już dojadłaś? No to dobra. No to idź sobie, skorzystaj. Tak, skorzystaj sobie i w sumie... A no, weź sobie prysznic. Zimny, weź się ochłodź trochę. A potem możesz iść... No dobra, zagraj koncert. Tutaj nasi drodzy sobie śpią. O, jeśli chcesz siku. Nasi świeżo upęczeni małżonkowie. I Marta również. My teraz będziemy się troszkę skupiać na Marcie, ponieważ to ona będzie naszym... będzie ciągnęła dalszą... jakby to powiedzieć... Kurde, brakuje mi słowa. Dalsze pokolenie? No powiedzmy, że tak, dalszą historię rodziny. Dobra. Jezus Maria, aż tak zimno jest. Przecież jest ciepło. Czemu? Weź wygaś ten kominek. Tym bardziej, że mamy termostat. Więc nie potrzeba nam kominka. Możesz jeszcze wyjść z psem na spacer. Idź z nim na spacer. Widzę, że Adrian wstał i idzie grillować, nie wiem po co. Widzę w ogóle, że wszyscy powstawali, także z poczką. Nie, to tylko chciałam do lodówki. Ja muszę zobaczyć, jak tam ich praca. Aha, on to ma taką pracę, to tam nieważne. Ty idziesz dzisiaj na 9:00 i musisz osiągnąć 4. poziom programowania. Jesteś bardzo głodna. Ale ważniejsze jest dla ciebie przeglądanie sieci, także spoko. Mamy coś w lodówce? No jeszcze włącz, moja droga. I weź sobie potem prysznic. I skorzystaj od razu. I ty tam miałaś z tym Aleksandrem coś zacząć? Czy z Ernestem? O, jest już młodym dorosłym. Fantastycznie, więc chciałam, żebyś się z nim umówiła. A to na tej parceli musiałabym. Dobra, czyli muszę iść na parcelę, bo pójdziemy na siłownię, bo ona musi trenować. Z czego ty się tak śmiejesz? Weź się w ogóle przebierz. A ty masz chyba ten wolny, bo miałaś ślub. Nie, praca 19 minut. O co ci chodzi? Idź do pracy i nie denerwuj. O, pięknie, Adrian. To weź sobie porcję. Zjedz sobie, chłopie. Potem sobie możesz też skorzystać. Też się możesz umyć. A wy wrócicie kiedyś z tego spaceru? Do domu. Bo ty w ogóle dzisiaj nie pracujesz, mój drogi? Aha, bo ty dopiero w poniedziałek, dobrze. Któż to taki? Ciekawy. Stójże! Violetta jakaś, dobra, nieważne. No okej, ona poszła do pracy, więc ona tam sobie może...
a niech sobie porozmawia ze współpracownikami. Głodna niestety jest, ale trudno. My chcemy iść z naszą drogą Martą na miasto, więc tam też chyba się zobaczymy, tylko schowam jedzenie do lodówki, żeby się nie zepsuło. I okej. O Boże, jakie różowe gacie. Serio? Ernest. Masakra. Dobra. Weźmy go w ogóle, dodajmy do grupy. A, i on już jest z grupy, dobrze. To zabawne, jakiś hermetyczny dowcip na wstępie. Przyjazne, entuzjazmuj się zainteresowaniami. Tutaj naklikam im troszkę interakcji może, żeby coś ten... Okażmy podziw. Nakręćmy go. Zobaczymy. No, przyjaźnimy się, Roxano. Miwa? Wizemo? Molo siubine! Gips! Jibbukaloo! Ripple! Tak, troszkę podniesiemy sobie relacji. Chodźcie trochę poćwiczyć, zanim przejdziemy do romansów. Jak długo wy tu macie być? A, po prostu masz trenować na siłowni. Ale gdzie wy idziecie, jak ja kazałam wam... Na górze ćwiczyć? Aha. Tak, logiczne. Oni po prostu przeszli sobie naokoło, zamiast wyjść drzwiami. Spoko. Bo ja tutaj się za Ernesta biorę, a nie za jakiegoś tam dziwnego typa. Bo my chcemy się wbić do rodziny ćwirów, moi drodzy, oczywiście. Więc wiecie. Trzeba tutaj się wziąć. Ej, no weź odczep się, koleś. My znamy wszystkie cechy jego? Mamy tylko jedną cechę jego. Dobra. Poznaj go. Gdzie ty idziesz? Przestań ćwiczyć. Już kazałam ci przestać. No nie no. Weź się odczep, typie. O, jest porywczy. O, będzie ciekawie. I zapaleniec. Fajnie, poznaliśmy już wszystkie cechy. Zaprosi do wprowadzenia się. No może niekoniecznie. Jeszcze, ale... Zapytaj, czy jest w związku? Bo tamten typ jest na boso, nie? Chciałabym jeszcze, żeby sobie poszli... O, zaproś do patrzenia w chmury. O, jest singlem. Świetnie! Co, nie możecie iść patrzeć w chmury? Czemu? Dobra. Idziemy stąd, bo ta siłownia jest zbyt aprobująca. Oni nie mogą się na sobie skupić. Dobra, widzę, że nam się pogoda tutaj trochę zmieniła. Ale o, proszę bardzo, jakie zaciszne, ładne miejsce i nikt nam już nie będzie tutaj przeszkadzał, więc może, nie wiem, możemy gdzieś sobie razem przycupnąć? O, na przykład tu? Usiąść razem? Czemu ty grasz w gry wideo? Lol. Pianino miałaś rozwijać. O, i teraz proszę bardzo, zaprzyjaźniać mi się tutaj na maksa. Czemu on mnie olał? Halo, jestem zabawna i super fajna. Nie olewaj mnie. A, jak romantycznie, przynajmniej macie tutaj święty spokój, a nie. Jeszcze chwilę niech poleżą i uskutecznimy jakieś flirty. Ona jeszcze nie pracuje, nie? Nie, bo jej nie dawałam jeszcze kariery. No i dobrze. Skupimy się chwilowo na Erneście. Póki są młodzi, bara w krzakach. Fajnie, że można... to przez tego moda mogę tutaj w ogóle ten... robić takie rzeczy, nawet jeśli oni nie mają ze sobą żadnych ten... romantycznych relacji. Oczywiście nie wiem, czy on się zgodziłby, ale... Zobaczymy. Jak tam nie Aleksander, co czas go mylę z Aleksandrem, a to jest Ernest. Zobaczmy, jak to się już skręci.
Podoba się. Troszkę jeszcze podkręćmy im tą relację, zanim dojdzie do pocałunku. Wyznaj zauroczenie. Vopi Epinu, Borsoi, Karpate, Zepto Koid, Farbohe, Squamish Nibanu Trifa. Dobra, weź ten pierwszy pocałunek. O, już jesteś flirciarska. Uwielbiam takie romantyczne chwile u moich simów. Proszę bardzo. Uwielbicielska poza. W sumie no poproś o zadanie chłopakiem, żebyście już byli w związku sobie. Kusi mnie to Barabara w krzakach, wiecie. Te krzaki nawet mają takie serduszka tutaj w liściach. Ale ją klepnął w tyłek, o ja. Wyciągnij świeczki, słusz romantyczny nastrój. I ten w ogóle znak, nie? Zakaz ludzi. Bardzo się tym przejęli, na pewno. Dobra, ona jest już głodna, więc może zaprosimy Ernesta do nas na obiad. Dobrze, wróciliśmy z... Ernest, chłopie, ty to ciągle wyglądasz coraz gorzej. Co się nie przebierzesz? A ty się dopiero wrócił z tym psem? Czy ty tak stoisz po prostu, odkąd ja wyszłam? Tak, ona ma... ona ma... Zrób test ciążowy przy tym. Ponieważ ja mam tego moda. Też jest to jakaś odnoga MC Commander Centera, że jest Barabara z ryzykiem i jest 50% szans na to, że ona mogła zajść w ciążę przy ostatnim Barabara, więc tak, ale nie robię tego testu. Po prostu zobaczymy, czy będzie w ciąży, czy nie będzie. O, to jest idealna chwila, by poznać Ernesta. Ciesz się towarzystwem? O, uprzejme zapoznanie zrób, a potem ciesz się towarzystwem. Ty też go proszę powitaj. Widzisz, że też idziesz jeść. No dobrze. Aha, bo wy musicie wstać do tego. No dobra. Tam będzie męska rozmowa się odbywała. Bo oni muszą stać się powitać. Bardzo ładnie. O proszę. Już mają dobre relacje ze sobą. Tutaj jako brat to musi, wiecie, tutaj wywęszyć, co tam, z kim się spotyka jego siostra. Ty też w sumie możesz go powitać? A czy ty powitałeś już? Chyba nie. Albo i tak? O, powitałeś, dobra. Świetnie. Poszukiwania kupy. O nie, sznurek na pranie się zapsuł. Napraw. My chyba nie mamy pokojówki. I w sumie to ja bym ją wzięła jednak. A, o, ja mu się chce... Aha, tu kupa była. Nie, on się zasikał. Mhm. Świetne, świetne wejście, mój drogi. Idziesz go pocałować, dobrze. Nie będę ci bronić. Śmierdzącego i zawstydzonego. Nie przejmuj się, i tak cię kocham. No, to było bardzo pocieszne. Cześć, idź się umyj. Co ty na to? Dobra, idź Lenka spać. I w sumie została tylko Rosalia. Koniuszy? Czemu ty nie masz naszego nazwiska? O rany, trzeba to zmienić zaraz też. Marta, moi drodzy, wstała wcześniej w niedzielę. Dzisiaj w ogóle wszyscy mają wolne, więc tu będzie jeden wielki chaos zapewne.
W każdym razie Marta wstała i czuje się nadal dobrze, więc... Ale ona ma tą opcję wymiotu i ja jestem pewna, że ona jest w ciąży. Bo jak widzicie, Rosalia tego nie ma. I... Czekajcie jeszcze raz. O. No, ona tego w ogóle nie ma od początku, więc... Myślę, że Marta wpadła. Po prostu. A co ty zrobiłaś? Wzięłaś to jedzenie? Niby mamy tą pokojówkę, a i tak jest taki syf. Czy wyjdziecie wy z tej łazienki, ludzie, wszyscy święci? Please. Lenka, idź zrób tort dla męża. A ta już przy kąpie, nie? To chociaż rób coś pożytecznego i graj w gry wideo. Bo musisz sobie wbić punkt. Ty już skorzystałaś? Super. I to jeszcze weź prysznic. Dobrze. Czy już zrobiłaś tort? Nie, dopiero pieczesz. W porządku. Gdzie jest Grzegorz? Grzegorz bierze prysznic. I on też by coś w sumie wszamał. Gdzie niesiesz ten tort? Tutaj trzeba świeczki dać, no. Dawaj. Dodaj świeczki urodzinowe. Myślę, że zaprosimy oczywiście Ernesta. Bo czemu by nie? Tak, Marta śpiewa pod prysznicem. Grzegorz chodzi całkiem zadowolony. O, przeuroczo. Co ty taka pewna siebie? I świeże ubrania, i wszystko fajnie. Porozmawiaj z Rosalią. No dobrze, idź porozmawiaj z Rosalią. No, myślę, że nie ma co czekać. Chyba Adrian powinien zrobić urodziny ojcu. To się robiło w tym chyba. Więc tutaj chyba. Albo i tutaj. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Więc tak, włączmy muzę oczywiście. A na dole mamy muzę? Przypuszczam, że nie. Jesus, Lena! Coś ty się ubrała? Ty masz taką kieckę? No dobra. Ale Grzegorz, ubierz się. O, przebrałeś się, no idealnie, dobrze. Wszyscy się ubrali w imprezowe stroje. Czy to by się już zaliczyło, czy... Nie, dopiero się... Pewnie zaliczy, więc... więcej... Pokaż. Grzegorz! No bez jaj. Dlaczego żeś wyskoczył? Jest dopiero 10 rano. No ja nie mam siły do tych simów. A ty czego mi rozpalasz w kominku, głupia babo? Co wy robicie? Co za klops, no ja po prostu nie wierzę w to. Od kiedy simy dorastają o 10 rano? To chyba jakieś żarty są. Tu się spełniło. On odczuwa szczęście, to co jeszcze mamy zrobić? Przecież Grzegorz jest szczęśliwy. Dobrze. Tak, no to... A tortu to nikt nie je. No weź kawałek tortu. Tak to będzie lipne przyjęcie, bo cel główny nie jest osiągnięty, więc... Urodziny bez zdmuchiwania świeczek, nie? Dobrze nam to wszystko wyszło. Naprawdę. Pochwal jubilata, no to już. Będziemy tak chyba ciułać, żeby chociaż kawałek... O, Lenka się zaprzyjaźniła bardzo z Martą. No spoko, w końcu to jej córka. No i jeszcze raz go pochwal. Gdzie ty jesteś, moja droga? Czy ty się dobrze czujesz? Mhm. No cóż, moi drodzy, będziemy mieli ciążę jak nic. Nic na to nie poradzę. Taka wpadeczka. Och, romantyczne tutaj rzeczy się dzieją, widzę, z Lenką. A ty gdzie masz swojego chłopaka?
O, właśnie do ciebie idzie. Rosalia. A Ernest? Ernest też coś chce. O! Romantyczny. Pocałuj. O, romantyczny, okaż czułość. Weź się trochę. Weź mu zasugeruj. Że coś wczoraj mogło w tych szakach pójść nie tak. I mam nadzieję, że nie przeszkadza mu bycie wcześniej ojcem. No co, Lenka, na koniec może jakiś koncert? Bo czekaj. Zagraj koncert dla grupy. Na koniec tych urodzin, bo to w końcu są wielkie... O! Niepowodzenie. Święty urodziny... Aha, Adrian jeszcze ma urodziny jutro. Super po prostu. Wszyscy na raz. Ciągle urodziny. To już wyłączę. Bo Lenka tu nam gra koncert, moi drodzy. Na koniec odcinka. Na koniec urodzin swojego męża, który został już seniorem. Także tak. Jak zwykle pełna chata. Sporo się dzisiaj wydarzyło. Nie spodziewałam się, moi drodzy, że Marta zajdzie w ciąży. Bardziej się spodziewałam, że Rosalia będzie w ciąży. Bo w sumie chciałam, żeby to Rosalia była w ciąży, a nie Marta. No ale no... To jest bardzo takie spontaniczne, wręcz życiowe, więc nawet mi się podoba. Ale ona pięknie gra. I tym akcentem, moi drodzy, będę kończyć. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Cóż, do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się ciepło i pa pa! Ah!